Pokój dobro, tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. W dzisiejszym odcinku taki typ antenek, potocznie zwane kocie ogonki. Każda z Chin, każda bardziej kiepska od drugiej i to nie przez kraj producenta, lecz na pasma, na które są przeznaczone. Nie każda antenka pasująca do Twojego radia jest przeznaczona na nasze amatorskie pasma. Nie oszukujmy się, nie jesteśmy grupą docelową. Przemysł, ochrona, sektor prywatny to główne targety producentów. My jako radioamatorzy nie zawsze musimy wydawać pieniążki, nieraz coś potrafimy zrobić lepiej, a na pewno lepiej dopasowane. A dobrze jest wiedzieć, jak takie anteny sprawdzić i czego szukać, bo mamy ku temu wiedzę i urządzenia pomiarowe. Dlatego dzisiaj cofniemy się do krótkofalarskiej epoki kamienia, brązu, nie, miedzi. I zobaczymy, jak zwykły drucik nakłonić by stał się anteną, czyli takim kocim ogonkiem bez udziwnień. Znaczy się cewek i kondensatorów. No to zaczynamy kolejną przygodę. Zapraszam. Zagłębiając się w amerykańską zagadkę, co było pierwsze, jajko czy kura? Odpowiedź jest bardzo prosta. Pierwsza była fala. O, tu mamy taką przykładową, podwójny przebieg. O, tu nasza fala się zaczyna, a tutaj się kończy. Tutaj mamy dół fali, a tutaj górę fali. Małymi trikami potrafimy zamienić jedną połówkę w drugą i wychodzi, że mając połowę przebiegu, możemy panować nad falą. No to kładąc drucik, i kolejny. Jesteśmy w stanie odbierać i nadawać połówkę fali. O, tak sobie będzie ta połówka lecieć z dołu do góry. Z kolei innym trikiem jesteśmy w stanie zrobić, by ta połówka leciała z góry do dołu. Czyli mamy pełen zakres generacji lub odbioru połówki fali. Oczywiście to, co było poprzednio, łączy się z tym, co zadziało się teraz. I ponownie to, co poprzednio, czyli z połówek powstał pełen przebieg fali i kolejny. I tak nasza fala trwa i trwa. Te dwa pręciki to dipol półfalowe, bo razem generują lub odbierają połowę fali. Czyli każdy element odpowiada za 1/4 fali. No to jakby wziąć tylko jeden i położyć na nieskończenie rozległej płaszczyźnie przewodzącej o takiej ziemi, no to mamy antenkę unipol. Uni, bo tylko jeden pręcik. Dipol, dwa pręciki. No a komercyjnie ta nieskończona płaszczyzna przewodząca jest wspierana o takim żelazem w transceiverze. Zresztą wami też się nieskończona płaszczyzna wspiera. W radiach ręcznych człowiek jest potrzebny. O, tutaj pod brzuską możemy zobaczyć, co słońce zrobiło z baofengiem. Cały biedaczek wysuszony, tylko aluminium zostało. Możecie dokładnie przyjrzeć się, jak to żelazwo wygląda. Jeśli wkręcimy u góry naszego unipola, czyli takiego kociego ogonka, to fala nam się odbierze lub nada. No ale tutaj się nic nie uda. Przecież nie trzyma się za antenę. To kręci te filmy.
No właśnie, non tego tamtego. Jeszcze taka uwaga. Jeśli wiemy, że w radiu mamy kawał blachy, to mierzenie anteny podłączając tak do analizatora wektorowego, nie uwzględniając tego kawałka żelastwa, a nawet naszej osoby, nie da nam pełnego obrazu, jak ten koci ogonek współpracuje akurat z naszym radiem. Dobra, zróbmy sobie unipola na pasmo 70 cm. 1/4 tej długości to 18 cm plus 5 cm zapasu na dostronie anteny. Startujemy z wartością logMAG 2,7 i postaramy się poprawić ten wynik. Zielony wykres Schmidta, im bliżej tej linii, tym lepiej, a im bliżej środka, to już w ogóle wspaniale. No to ja zabieram się za cięcie. Tymczasem kocie ogonki można też spotkać w lesie. Ty kotko robisz w lasku? Dobra, przycięte. Wartość logMAG 5,6. Zielony wykres Schmidta nie zachwyca, no ale nie miałem zbytnio motywacji. No bo to jest dokładnie ten przypadek, który omawiałem kilka minut temu. Tu zobaczcie, ile żelastwa w radiu zostało pominięte. I jeśli ekran kabla z analizatora antenowego przyłożymy do masy radia, czyli tak jak radio będzie pracować, antena już nie będzie miała takich parametrów. Wartość logMAG z 5,6 spada do 2. Jeśli zaś odchylimy antenę od masy radia, logMAG znowu wzrośnie. Czyli mamy niby dobrą antenę, która we współpracy z transceiverem znacznie utraciła swoje parametry. Ja zmieniłem otoczenie na małą brzuskę. Mam też nowy kawałek miedzi. Dzięki szarej taśmie z misji Apollo 13 usprawniłem też połączenie pomiarowe. To jest oplot kabla z analizatora. Teraz pewnie trzyma się zewnętrznej powierzchni gniazda antenowego. No to startujemy z wartością logMAG równą na 1. Teraz miałem troszeczkę więcej motywacji, żeby przyłożyć się do cięcia anteny, czyli takie dostrajanie anteny przez ucinanie. Antena dalej wygląda biednie, ale zobaczmy, co widać na wykresach. Zielony wykres Schmidta pięknie przeciął nam linię środkową i nieco zbliżył się do środka. Wartość logMAG piękne 15. Wartości z wykresu Schmidta możemy jeszcze przeczytać, że mamy o 70 ohmów, czyli SWR 1.4 nie zagrzeje nam zbytnio końcówki mocy. Zresztą jakby był niższy przy tej konstrukcji, to byłoby to podejrzane. Oczywiście dla fanatyków SWR można trochę poudziwniać. Mamy jeszcze cewki, kondensatory i doprowadzić go do idealnego 1. Ale nie poprawi to nic czułości anteny, rezonansu, na którym pracuje. A jedynie pozwoli wypchać całą moc z radia przy nadawaniu. Ale myślę, że to już temat na wyższy SWR. Tam, gdzie ohmów ponad 100 będzie. Słońce zaszło. To może uda się jakąś zorzę zobaczyć. Jeśli film Wam się spodobał, dajcie o nim znać znajomym. Ja tymczasem dziękuję wszystkim za lajkowanie, komentowanie i oczywiście oglądanie. I kto wie, może kiedyś usłyszymy się na pasmach.